Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest starosta powiatu dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski. Witam Pana. Witam, dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie starosto, spotkałem się z Panem, jak z większością włodarzy, aby omówić miniony rok, no i minioną pięciolatkę, ponieważ w tym roku kolejne wybory samorządowe. Powiat dzierżoniowski, można powiedzieć, wszedł suchą stopą w ten nowy rok, jeżeli chodzi o zadłużenie. Macie czyste konto, ale zanim się dowiemy, jak to się wszystko udało spłacić, skąd te długi były? No tak, geneza długów jest bardzo skomplikowana, ale trzeba powiedzieć tak, główny ciężar tego zadłużenia pochodził z działalności szpitala powiatowego i te długi były bardzo duże. To była kwota około 50 milionów złotych. Po restrukturyzacji została zmniejszona o 30 milionów. Wtedy szpital stał się spółką prawa cywilnego, którego stuprocentowym właścicielem został powiat. No i ta reszta też musiała być spłacona. Na początku tej kadencji była to kwota jeszcze około 8 milionów. W grudniu zeszłego roku ostatnia rata została spłacona i na tą chwilę, w miesiącu styczniu roku 2024, szpital nie ma długów, a powiat ma czyste konto, jeśli chodzi o zadłużenie. No właśnie to, jak się to udało zrobić, skoro wiele powiatów w całej Polsce, w naszym regionie jest bardzo zadłużonych? No taki był nasz cel na początku tej kadencji, żeby doprowadzić do tego, że nie mamy długów, ponieważ jest to sprawa bardzo kosztowna, zwłaszcza w tej chwili, bardzo utrudniająca bieżące działanie, bo to oprócz spłatu kapitału, który był mniej więcej w wysokości około 2 milionów rocznie, dochodzą spłaty odsetek. To była kwota około 150 tysięcy. Czyli też kwoty niebagatelne, które zamiast wydawać i oddawać bankowi, można było przeznaczyć na inne cele, chociażby na inwestycje. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że czasy były bardzo niespokojne i uznaliśmy, że nie są to czasy na to, żeby zaciągać nowe długi, a przygotowujemy się też na nowy okres programowania. Wiemy, że do tego, żeby inwestować, w tym okresie też będą potrzebne środki na chociażby udziały własne i nie generując nowych długów, czyszcząc te finanse, wchodzimy w nowy okres programowania, czekamy na środki zewnętrzne, jesteśmy przygotowani do finansowania nowych inwestycji. Także była to polityka zaplanowana, celowa i po prostu nam się to wszystko udało. Zanim porozmawiamy o tych inwestycjach, które zaplanowaliście w budżecie, co się udało do tej pory zrobić? No, kadencja była długa, bo oprócz pięciu lat tych ustawowych została jeszcze przedłużona następne pół roku. Inwestycji było bardzo dużo. Globalna kwota to jest około 100 milionów, czyli to też pokazuje, że to zadłużenie, które było tak specjalnie, nie miało wpływu na to, co nam się udało zrobić. Głównie były to inwestycje drogowe. Tych było dużo. Było kilka dużych inwestycji, jak chociażby kietlice, czy jeszcze nieskończona Piława Górna. To są kwoty, Piława około 12 milionów, kietlice to około 7. Dużo drobnych inwestycji, drobnych, ale bardzo potrzebnych, oczekiwanych przez mieszkańców. I tak naprawdę głównie na tym się skupialiśmy. To był nasz priorytet, żeby poprawić stan dróg, poprawić bezpieczeństwo, poprawić również wizerunek powiatu, bo przyjeżdża do nas coraz więcej turystów. Oni też oceniają, oni przekazują innym, że tu jest po prostu dobrze, bezpiecznie i chcą przyjeżdżać. Także tych inwestycji było bardzo dużo. Inwestowaliśmy również w drogi, ale śródpolne w ramach scalania i to też łącznie ta inwestycja to było ponad 20 milionów złotych w tej kadencji. Także proszę powiedzieć, popatrzeć na skalę tych inwestycji. Bardzo duże, ale bardzo potrzebne. Sieć dróg powiatowych połączona jest z drogami gminnymi, miejskimi i przez ten czas chyba bardzo dobrze udało Wam się współpracować z wieloma gminami. Oczywiście, tutaj ta współpraca jest dobra. Oczywiście
To jest też tak, że z jedną gminą lepiej, z drugą gorzej, ale to jest zupełnie naturalne, ale ta współpraca jest, wymieniamy się tymi inwestycjami. Często bywa tak, że my przejmujemy drogę gminną, żeby dopełnić jakieś inwestycji. Gminy przejmują drogę powiatową na czas inwestycji, żeby ta sieć była spójna i żeby nie było takiej sytuacji, że jest kawałek drogi dobrej, za chwilę jest kawałek drogi złej, no bo to niczemu nie służy. Ta współpraca jest, mam nadzieję, że będzie dalej, bo jest to dla nas bardzo ważne. Generalnie współpraca w ramach powiatu z gminami jest dla mnie osobiście rzeczą najważniejszą. Dobra komunikacja, dobra współpraca powoduje efekt synergii, który daje dużo więcej niż by każda jednostka samorządu terytorialnego działała sama. I to widać w tym powiecie. Jesteśmy stawiani jako wzór powiatu, który potrafi współpracować. I to jest też dla mnie bardzo ważna opinia. To nie jest tylko moja opinia, jest to również opinia pana wojewody, pana marszałka, bo to widać również na zewnątrz i to jest doceniane. Także są to takie zjawiska, z których jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że one się dzieją na terenie naszego powiatu. Miniona pięciolatka to również pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie. Jak sobie poradziliście jako powiat? To też jest przykład dobrej współpracy. To były takie sytuacje zupełnie nieszablonowe, zupełnie nowe. Prawda jest też taka, że nie bardzo na początku wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. Ale przez to, że w ramach jednostek spotykaliśmy się bardzo często, jeżeli było trzeba, to nawet codziennie, bo tak było na początku każdej z tych sytuacji. Wymienialiśmy się opiniami, szukaliśmy rozwiązań. I myślę, że tutaj zarówno samorząd powiatowy, jak i wszystkie gminne wyszły z tego obronną ręką. Nie popełniliśmy żadnych błędów. Sytuacja została opanowana, rozwiązana. Czy jeśli chodzi o pandemię, czy jeśli chodzi o kryzys uchodźczy. I ta współpraca trwa do tej pory. Także wydaje mi się, że nawet te trudne, ekstremalne sytuacje spowodowały to, że ta współpraca pomiędzy gminami i powiatem jest lepsza niż była. Pokazało, że dobra współpraca daje dobre efekty i że warto współpracować. Tutaj też trzeba o tym powiedzieć, że w razie potrzeby gminy też potrafiły nam pomóc finansowo, jeśli chodzi o szpital powiatowy, bo ze środków, które były w stanie zgromadzić, szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 3 milionów złotych, czyli kwocie niebagatelnej, która w sposób pierwszorzędny pozwoliła dobrze funkcjonować szpitalowi w tym trudnym okresie covidowym. No i szpital stał się tym szpitalem covidowym. Jednym z lepszych w województwie. To też jest opinia pana wojewody Jarosława Obremskiego. I to też pokazało, jak ten szpital jest ważny. Jak jest ważny dla ochrony zdrowia na terenie powiatu dzierżoniowskiego. I w tej chwili tak naprawdę skończyły się dyskusje, czy on jest potrzebny, czy on jest niepotrzebny, czy może go zastąpić czymś innym, bo widać, że on jest potrzebny, zdał egzamin. Wiele istnień ludzkich zostało uratowanych. Sytuacja zdrowotna na terenie powiatu i nie tylko powiatu dzierżoniowskiego została opanowana. Także myślę, że ten szpital to też jest taki drogowskaz, w którym kierunku inwestycyjnym powinniśmy iść. Bo dzisiaj... No właśnie, jakie plany są? Planów jest bardzo dużo. Chciałem tu zacząć od szpitala, jak gdyby kontynuując ten wątek, bo zdajemy sobie sprawę, że ten szpital ma wiele niedoskonałości. Staraliśmy się dwukrotnie o dofinansowanie przebudowy, remontu szpitala powiatowego w ramach Polskiego Ładu. Niestety tych środków nie otrzymaliśmy, ale uważamy, tak jak powiedziałem, że jest to inwestycja, w którą warto wejść. Będziemy się starali dalej. Czekamy na środki z KPO. Jesteśmy przygotowani. Inwestycja, którą planujemy, to jest inwestycja ponad 30-milionowa, czyli też bardzo duża. Ale wydaje mi się, że tutaj nie będzie specjalnie dzisiaj dyskusji, czy to jest potrzebna inwestycja, czy nie, bo wszyscy przez te trudne momenty zrozumieli, że bez tego szpitala w powiecie opanowanie sytuacji zdrowotnej będzie bardzo trudne. Także będziemy się tutaj starali o te środki. Mam nadzieję, że uda nam się je pozyskać
I to jest ten jeden z najważniejszych kierunków, jeśli chodzi o inwestycje na przyszłość. Oczywiście to też będą drogi. Ta sieć dróg jest coraz lepsza, ale są jeszcze miejsca, gdzie trzeba trochę zainwestować, trzeba poprawić jakość tych dróg, trzeba poprawić jakość bezpieczeństwa na drogach i też będziemy to robili. Oczywiście edukacja. Oprócz tych projektów edukacyjnych miękkich, które robimy cały czas, realizujemy cały czas i to też są projekty milionowe, dostrzegamy potrzeby zainwestowania w infrastrukturę szkół, zwłaszcza zespół szkół numer 1, zespół szkół numer 2 i tutaj się przygotowujemy projektowo do poważnej przebudowy tych obiektów. To, co jest konieczne, robimy dzisiaj w ramach własnego budżetu, natomiast przygotowujemy się, czekamy na środki i mam nadzieję, że te projekty, które w tej chwili są tworzone, będą mogły być realizowane w przyszłej kadencji. No właśnie, wszystkie inwestycje w oparciu o pieniądze zewnętrzne. Zmieniła się sytuacja polityczna w kraju. Do tej pory, można powiedzieć, byliście w opozycji do tego, co się działo w rządzie. W tej chwili jest koalicja z Platformą Obywatelską. Jakie pan widzi szanse na to, żeby w powiecie dzierżoniowskim dzięki temu były większe pieniądze? Wydaje mi się, że mimo to, że byliśmy w opozycji, jak powiedział pan redaktor, radziliśmy sobie zupełnie dobrze. Oczywiście nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale tych środków pozyskiwanych też było dobrze, to o czym już mówiłem wcześniej. Natomiast no nie ukrywam, że liczymy na to, że zmiana polityczna w Polsce nie będzie nam przeszkadzała, a wręcz odwrotnie, będzie nam pomagała w pozyskaniu środków. Liczymy, że te środki będą dzielone w sposób sprawiedliwy według tego, jak są przygotowane projekty, jak dane inwestycje są potrzebne, a nie według tego, czy ktoś kogoś zna, czy ktoś jest w takim, a nie innym ugrupowaniu. Panie starosto, ale też widzieliśmy dokładnie przez te ostatnich 8 lat, że ci, którzy byli z partii rządzącej, mówię na poziomie samorządu, mamy tu przykład choćby gminy Niemcza, której pan był burmistrzem, że tam płynęły naprawdę niesamowite pieniądze, tylko dlatego, że burmistrz był z tej opcji politycznej. Inne, które nie były po myśli Prawa i Sprawiedliwości, dostawały dużo mniejsze pieniądze. To prawda, dlatego tak jak powiedziałem, liczę, że te środki będą w tej chwili dzielone uczciwie, według potrzeb, według tego, ile faktycznie dla danej jednostki potrzeba. To nie może być tak, że jednostka, która ma budżet na poziomie 20 milionów, dostaje 3 razy tyle niż jednostka dużo większa, która ma budżet na poziomie 150 milionów. Tutaj trzeba zachować jakiś umiar, jakiś rozsądek i myślę, że to ci, którzy będą dzielić w tej chwili te środki, będą się takim umiarem i rozsądkiem kierować. I tak jak powiedziałem, te środki, które będą przyznawane uczciwie, według jakości projektu, według potrzeb realnych i według potrzeb dla społeczeństwa, nie po to, żeby robić coś, tylko po to, żeby robić. Bo to nie o to chodzi. Pieniądz publiczny trzeba szanować i pieniądz publiczny trzeba wydawać rozsądnie. Pańskim zdaniem na ten rok i na przyszłe lata, jakie najważniejsze inwestycje powinny być zrealizowane przez powiat dzierżoniowski? Tak podsumowując, co to powiedziałem, priorytet to jest szpital. Priorytetem są placówki oświatowe, które potrzebują dofinansowania, drogi i też bezpieczeństwo, o którym nie możemy zapominać, bo to też jest jedno z głównych zadań powiatu, czyli bezpieczeństwo, dbanie o to bezpieczeństwo, tworzenie rezerw materiałowych po to, żeby w razie potrzeby one były tu u nas na miejscu, posiadanie magazynów, w którym te środki bezpieczeństwa będą mogły być przetrzymywane, przechowywane. Oczywiście w infrastrukturę i elektronizację urzędu też. Ponieważ wszystko się zmienia i sami widzimy, że coraz więcej, zresztą pandemia to na nas zaczęła wymuszać i może bardzo dobrze, coraz więcej rzeczy można już załatwić elektronicznie, ale to też są inwestycje. Inwestycje w sieci, inwestycje w sprzęt, również inwestycje w ludzi, bo też trzeba ich doszkalać. Także tych celów jest bardzo dużo.
Ile będzie środków, zobaczymy. Natomiast obiecuję, że wszystkie, które będą dla nas dostępne, będziemy wykorzystywali i wydawali w sposób racjonalny. Dziękuję panu dzisiaj za rozmowę w studio. A państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był starosta powiatu dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze.